znowu my, ponieważ nadeszła pora na kolejny film. Dzisiaj postanowiliśmy jechać do Leszna. W sumie nie ma tam nic ciekawego, czego bym nie widział, ale może być fajnie. Jedziemy autostopem. 73 km mniej więcej. Z Górczyna, tak wygląda trasa. Będziemy próbować na przystanku łapać stopa koło giełdy odzieżowej. Jest zimno. Ja też jak taki idiota założyłem tylko bluzę. W sumie dwie bluzy, bo wczoraj miałem integracyjny wieczór i no i nie miałem czasu założyć kurtki po prostu. Ja mam płaszcz, więc lepiej. No. Także jedziemy i zobaczymy jak to będzie. No, to znowu my, znaczy, bo teraz nadszedł czas na przedstawienie postaci. To jest Wanda. Wanda ma 21 lat, jest tu moją dziewczyną od dawna. I od roku? I od roku, bo w sumie tak wyszło. Długa historia? W każdym razie może kiedyś wam opowiem. No, ja jestem Adam, ja pracuję. No i mamy taką pasję, że lubimy podróżować, więc stwierdziliśmy, że czemu by tego nie połączyć i... No podróżujemy. I podróżujemy, nagrywamy, będziemy co jakiś czas coś wrzucać i tak, żeby było urozmaicone. I może być fajnie. No. Idziemy łapać, wy sobie czekajcie, my jedziemy dalej. Mamy 73 km, co daje nam jakieś godzinkę z hakiem. Zależy też od kierowcy. No gdzie, no czy nie będziemy jechać rowerami. No, trzymajcie się. Cześć. Siema. Łapaliśmy stopa 45 minut, po czym przyszła do nas kobieta, że... pociąg. To był wypadek, pociąg jej nie przyjechał i koleżanka ją będzie gdzieś tam wiozła i czy dokąd my jedziemy. No. Mówimy, że do Leszna, ona mówi, o, a my do Kościana, to was podrzucimy, będziecie mieli bliżej, no i nas wzięły. Także już 54 km mam przejechane mniej więcej, jesteśmy za połową, no. Poszczęściło się. Przejechaliśmy przez deszcze, na razie się nie zapowiada, żeby miało aktualnie w tym momencie padać. Te chmury, które są jakieś takie przyjemniejsze. Nawet słońce, patrzcie, tak. Wychodzi gdzieś tam. No, ale padało. Ale padało. I wyjechaliśmy i tak myśleliśmy, oj, zaraz trzeba wysiadać, a pada. No, ale nie, udało się. Jesteśmy w ogóle, słuchajcie, jesteśmy na obwodnicy Kościana. Tak wygląda obwodnica Kościana. To jest stacja benzynowa Krzysztofa Amczaka. Nikt się nie zatrzymywał, więc... Adam, w ogóle, słuchajcie to. Adam wymyślił, że zrobimy kartkę, nie? Znaleźliśmy stary karton i pytam, masz długopis? Nie mam. Masz ołówek? Nie mam. Masz marker? Nie wiem. Pisak, cokolwiek? Nie mam. To daj pomadkę. Nie, nie dam ci mojej pomadki. No i na końcu jednakże Wanda dała swoją pomadkę i zrobiłem taki oto napis. Leszno, Leszno. Leszno, omi trochę się, znaczy pół omi nie weszło, ale to nic nie szkodzi, bo... Moją ulubioną pomadką z Golden Rose. No. Niestety. I teraz tu mamy trasę, tu, dokładnie tu. Zaczynamy łapać. I łapiemy dalej, także trzymajcie się. Udało nam się dojechać. Jesteśmy w Lesznie. Cwania. Stopa złapaliśmy super, bo właściwie po dwóch minutach. Tak się ciągnęło i ciągnęło te 45 minut, to teraz od razu właściwie staliśmy. Także jechaliśmy, musieli to uczcić czekoladę. Jechaliśmy Mazdą 6, która strasznie mi się spodobała. Wygodnie, muzyczka, super. I fajna parka. W ogóle taka młoda parka. Świetna. Gościu miał kolczyk tu, miał taką i taką dobrą stylówę, świetne okulary, świetny kapelusz, no super. No, w każdym razie, dobra, no i przywieźli nas do Leszna, tak. I tu jesteśmy. Idziemy. I idziemy zobaczyć taki mural czy coś, tu tak. Był jadąc, widzieliśmy super mural, także idziemy zobaczyć go dokładniej. No. No. Zjeść czekoladę. Dobra, nie wiem co się mówi, co wam nie powiem. Doszliśmy do muralu. Pamiętnia 17 pług ułanów, nazywa się Ułan na koniu. Jak na to co widać, to bardzo pomysłowy tytuł. A ten koń jest krzywy. No dobra, jest trochę krzywa, ale lepsze niż te koziołki w Poznaniu na Głogowskiej. Ja bym to lepiej narysował. No. Także... Także dotarliśmy, mural jest bardzo fajny i jedziemy dalej. Jesteśmy na rynku. I pod słońce. Dotarliśmy do Leszna na rynek.
nie wiem, ile to będzie, w 2 godziny. Od 11.15 do 13.30. Także w sumie podobnie jakbyśmy jechali samochodem. No 2 godziny, z tym, że Wysaczkę, godzinę nie? staliśmy jak takie durnie i babaliśmy. Ten ostatni transport był całkiem fajny, bo jechaliśmy dosyć dynamicznie. No. Fajnie. No rynek całkiem ładny. Ratusz też. Gówno, rynek jak rynek, nic nie ma. No ale... Nawet ludzi tu. Nie musi być ludzi, ładnie. Jedną ja. Z lepszych reklam. Reklam jakie są? No, i są wam pokażemy. Są takie stópki. Idziemy po stópkach? Tak, ale idziemy. To do bani, bo jedna osoba musi iść. No idź. Ja idę. Prosto do stepu. Ale no i to jest do dupy, bo tu masz prawą, lewą, to się... Są różne zwierzaki, to idź tak obo. A jak ja będę szedł po śladach, to idę jakbym był jakiś, nie wiem, tej pijany. Dobra, w każdym razie po śladach doszliśmy do Sabatu, czarownic. I sprzedają kołdry. Ale ogólnie opcja ciekawa. A później to idzie, idzie na nich napisane na przykład Philips, Danuta i Ernest Schmidt, Renata Potrzeba, projektantka mody, International Police Association, regionu i Paleśnie. Fajnie. Teraz taka ciekawostka. W Leśnie jesteśmy. Znaleźliśmy takie wąskie uliczki, fajny taki klimacik trewłoski. I uwaga, co robi Polak, żeby mu nikt nie uciekł z domu? Na przykład dzieci, jak mają głupi okres. Co robi? Po pierwsze trzeba okno zamurować, a po drugie trzeba jeszcze wstawić kratę, żeby mieć pewność, że nikt nie wyjdzie. Drugie okno zrobili tak samo, tylko że jeszcze dali te... nie refleksy, tylko... to się nazywało, coś tam, leksy, fleksy, roflexy, nie pamiętam, ale to tu jest właśnie widać. W życiu każdego podróżnika nadchodzi taki moment, że musi sprowokować walki i proszę, rzucasz chleb, one się, o, jest jeden grubas. Myślicie, że będzie jadł mi z ręki, jakbym mi rzucił? Ja bym się bała. Atakuj go! Ataken! Zabij gnoja. O, przyleciało więcej. Ogólnie nigdy, znaczy nigdy, dawno nie karmiłem gołębi, a nigdy babeczkami z szynką. Przed chwilą widzieliśmy srokę, która złapała dosyć duży kawałek skórki od chleba i zaczęła się wspinać po drzewie jak wiewiórka. Niezły widok. Znaleźliśmy, bo wyszliśmy z parku, znaleźliśmy taki budyneczek, bardzo nam się podoba. Przepiękny. Piękny jest, jakby go zrobić. Idziemy teraz tam, pokażę wam nawet palcem. Tu, mniej więcej. Idziemy, bo tam jest, co tam jest? Powiedz jeszcze raz. Rynek. No właśnie, rynek. Nic, siadłem. Uwaga, to jest... To jestem ja, to jest Wanda, nas już poznaliście. I to jest Dawid. Dawid jest kuzynem mojego przyjaciela. Poznaliśmy się nawet nie wiem kiedy, dawno temu. W każdym razie on mieszka w Lesznie, gdzieś na Podleśne, w Osiecznej. No i co? No i będąc w Lesznie zadzwoniłem do niego, gdzie jest i się okazało, że on tu może być, no i jest. Idziemy teraz zobaczyć mural, tam już w oddali go gdzieś widać, ten niebieski byk. Później idziemy zobaczyć wejście do bunkrów. Później może jak tam damy radę, a myślę, że damy radę. Idziemy zobaczyć wiatrak Antoni. To idziemy najpierw do wiatraka, żartowałem z tym muralem. Co? Ale widzisz mural. Przybliżę go wam. Czemu nie mogę przybliżyć filmu? Mogę. Mogłeś? Dobra. Widzicie to małe białe coś tu, uwaga. Tu. Zasłaniasz. O tu. Tu. Tu się kręci wiatrak Antoni. Za znakiem P. Ha! To jest właśnie wiatrak Antoni. Nie tamten biały, co wam pokazywałem. I nie ten mały, który teraz pokazuję, tylko ten. Cwaniaczki. Myśleliście, że dzisiaj cwani, tak? Nie? No, tak wygląda wiatrak Antoni z XVII wieku.
jego imię Antoni pochodzi od imienia jego właściciela, młynarza Antoniego. Prałat, tak? Antoni Prałat, dokładnie. I to jest jeden wiatrak, a tam dalej? Jest wybudowany i... dom. Ale to... Mamy do życia wszystkich bogaci. I to jest wiatrak, idziemy dalej. Bo dalej tego nie widać, bo nie widać, bo są drzewa i jest drugi wiatrak. No właśnie, bo tylko prywatne są zadbane. O, tam już go widać. Dzięki bardzo, za chwilę go pokażemy z bliska. To jest wiatrak z bliska. Nie można wejść, bo jest płot i w środku widać ule. Także ktoś tu hoduje i miód. Srokę. I pszczoły. I srokę. Gdzie ty widzisz srokę? Sroka siedzi tam. Tam, na wiatraku, a to wy nie widzicie. No i tak wygląda wiatrak. Weszliśmy do środka wiatraka. Jest to na skroć prawem, aczkolwiek... Nie wygląda tu bezpiecznie. To jest mural, który nazywa się Grochowiak. Jest na nim cytat, którego nie widać niestety. Wolę brzydotę jest bliżej krwioobiegu słów, gdy prześwietlać je i udręczać. Jesteśmy pod muralem. Wróciliśmy do niego. Wróciliśmy do muralu byka. To już jest trzeci. Trzeci mural, właśnie. Taki widzimy. Nie jest zły nawet ten byk. Fajnie, podoba mi się ten byk, jak jest namalowany. Tutaj nie rozumiem tego, co jest pod tym. Jakieś napisy. Tak jak ktoś nawet próbował matematykę tłumaczyć po swojemu. No. To jest fizyka kwantowa po chińsku. Tak dla zwały się oczywiście. Przyszliśmy do bunkru, niestety zamknięty. Dobra, nie ma co oglądać wejścia. A może jakieś takie wejście, które jest otwarte, można oglądać? To musielibyśmy jeszcze dosiąść. Witam serdecznie. No siema. No. Ogólnie problem jest tego typu, że... Ostatnie klipy się zupełnie nie nagrały, ostatnie sceny. A szkoda, bo doszliśmy w Lesznie do bardzo ładnego drzewa. Jeżeli nie wiecie, jak wyglądają drzewa, to właśnie to tak. Właśnie tak. A to miało 400 lat, więc to nie było byle jakie drzewo. No, bo to był dąb. Było większe niż wy wszyscy razem wzięci. Dąb miał na imię Bolek. I tej miał 35 metrów. No właśnie, i szedłem, i bo to się nie nagrało, to wam powiem, że szedłem i powiedziałem, żarcik rzuciłem, że skoro mamy już dąb Bolka, to za chwilę skręcimy Lolka. No, oczywiście żart się nie przyjął, bo tu co niektórzy nie lubią takich żartów. Zdecydowanie nie. No w każdym razie się nie nagrało, potem jeszcze widzieliśmy jeden pomnik, ale on był taki średni. Pomnik poety. Pomnik, bo w ogóle gościu z kamienia stoi i udaje nie wiadomo kogo. Ty. No udaje, że jest poetą. I cwaniaczy. A nic fajnego nie napisał, bo go nikt nie zna. Więc podsumowując, wczorajszy dzień. Było bardzo fajnie. To była dla mnie taka pierwsza, dłuższa podróż autostopem. Jeżeli wam się podobają te klimaty autostopowe, to piszcie koniecznie w komentarzach. Może jak sobie jeszcze trochę pojeżdżę, to wam powiem dokładnie, jak to wygląda z perspektywy osoby, która jest początkująca. A Adam z perspektywy osoby, która jest zaawansowana w jeżdżeniu autostopem. Dokładnie tak. I co? No i co? No, generalnie super, bardzo mi się podobało. Jestem na tak. Jestem na tak! Tak, więc piszcie w komentarzach też, czy wam się podobało, albo co możemy zmienić, to koniecznie, co wam się podobało, co wam się nie podobało.
No i zostańcie z nami na dłużej. I gdzie możemy jechać? Bo właśnie, ja poza pomysłem Luboń Puszczykowo to mówię. Nie no, jeszcze mamy Owińsk. Mamy w planach Owińska. I w Owińskach zobaczyć opuszczony szpital psychiatryczny. I co jeszcze mamy w planach? No jeszcze mamy kilka fajnych, takich większych podróży na maj, ale o tym nie będziemy na razie mówić. No. Także... Może się zgadywać. Jak ktoś zgadnie, to ma dychę. Od niej. Czemu ode mnie? No bo ja jestem szpukany. Także ten. Oglądajcie, łapujcie i komentujcie. Do zobaczenia w kolejnych filmiku. Amen. No. Zobacz, kobieta jest ważniejsza. Dlatego, że ma piękne pióra, ogromne.